W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś przy mnie, że objawiłeś mi, jak wielka jest moc modlitwy. Dziękuję, że zawsze mogę z Tobą porozmawiać i przez to nie czuję się samotna. Proszę, Panie, ulituj się nad wszystkimi ludźmi, za których z różnych przyczyn nikt się już nie modli. Błogosław tym wszystkim, którzy nie mają wokół siebie nikogo, kto by ich kochał, troszczył się o nich i im błogosławił. Proszę, ulituj się nad każdym człowiekiem, który czuje się wyobcowany, niechciany, niepotrzebny. Ulituj się nad tymi, którzy są pochopnie osądzani, w których nikt nie upatruje już dobra. Ty znasz ich serca i wiesz, że w każdym z nas tli się dobro. Pomóż, by zawsze mogło ono jaśnieć pięknym i wyraźnym światłem. Boże, opiekuj się wszystkimi, którzy czują się samotni i pozbawieni opieki, wszystkimi, którzy nie mają już nadziei, wszystkimi, którzy zostali sami ze swoimi problemami. Błogosław wyszydzanym i tym, którym się złorzeczy, wszystkim zapomnianym. Pomóż tym, którzy sami nie potrafią się już modlić. Pomóż im odnaleźć drogę do Ciebie. Wybacz mi, Panie, wszystkie chwile, gdy zabrakło w moim sercu miłości. Wybacz wszystkie chwile niesprawiedliwego gniewu, wszystkie krzywdzące słowa względem moich bliźnich. Proszę, Panie, czuwaj nad nami wierzącymi, abyśmy pielęgnowali w sobie chrześcijańskie miłosierdzie i empatię, byśmy zawsze potrafili wybaczać i nigdy nie oceniali bliźnich pochopnie. Daj, byśmy wszyscy mogli się spotkać w Królestwie Bożym. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!